Cześć, witam Was z naszej podróży. Startujemy z portu w Lubczynie. Cel Norwegia. Czyli kolejny raz odwiedzamy kraje skandynawskie. W tym roku, w 2004, wypłyniemy w 3 osoby. Na mojej załodze Paweł oraz Darek. Płyniemy łódką 32 stopy marki Comfortina. Mam nadzieję, że ten filmik pokażę Wam, jak płynąć bezpiecznie i jak to zrobić po żeglarsku. Cześć, jesteśmy na pokładzie Comfortina 32 stopy. Jesteśmy teraz wewnątrz jednostki. Ze mną jest kolega Darek i kolega Paweł. Przywitajcie się. Cześć Paweł. Cześć. Cześć Darku. Obecnie planujemy podróż ze Świnoujścia do Norwegii. To ciężko będzie coś zobaczyć, bo jest bardzo. Pracujemy dzisiaj na tablecie i tablet jest po prostu nie widać z tej pozycji. Trzeba by było przyciemnić ekran. W każdym razie dzisiaj startujemy. Dzisiaj nocujemy w Świnoujściu. Wystartowaliśmy z Lubczyny o godzinie 10. O godzinie 16. Dobiliśmy do Świnoujścia, do portu północnego, zostajemy na noc, kształujemy wszystko i pierwszy dzień na jutro jest taki, żeby dotrzeć do Lome. W Lome robimy pierwszą nockę, jest to port Wam znany już z wcześniejszych naszych filmików. Robimy tam sobie nockę, zbieramy sobie siły, odpoczywamy i w poniedziałek rano startujemy, przepływając Bałtyk w stronę Göteborga. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zapłynąć. Oczywiście planujemy dopłynąć docelowo do Norwegii. Jeżeli dopłyniemy do Norwegii, to na pewno się o tym dowiecie. Byłaby to bardzo fajna i przyjemna podróż. W trakcie tego rejsu pokażemy Wam kilka ciekawych kwestii związanych z życiem na jachcie we trójkę przez najbliższe 2 tygodnie, z całym zakwaterowaniem, z sumowaniem na dalbach, z sumowaniem na Y-bomach. Pokażemy Wam, jak to wygląda od pieca, potocznie mówiąc. Jesteśmy w połowie drogi do Lome. Wypłynęliśmy o godzinie 7.40, mamy 12.45. Zostało nam około 20 mil do Lome. Prędkość obecnie, jak widać, waha się między 7, 7,5, 7,8, a nawet pod 8, 8,2 knota. Stan morza 3 do 4. Tak to wygląda. Chłopaki, jak się płynie? Idziemy sobie na żagielkach. Tam daleko przed nami Lome. A Bałtyk na dzień dzisiejszy wygląda tak. Jesteśmy właśnie w Lome. Jest to najwyżej wysunięty port na wyspie Rugia. Zostajemy tutaj dzisiaj na noc. Łódka stoi dosłownie przed nami. Niestety, gdyby ktoś chciał do nas dopłynąć i zostać tutaj na noc, to nie może, ponieważ część nabrzeża, którą widzimy przy falochronie, jest zamknięta z powodów technicznych. Byliśmy ostatnią łódką, która znalazła miejsce na dalbach. Za nami wpływały łódki i niestety musiały zawracać do Glome lub Sassnitz. Więc tak to wygląda. Teraz idziemy na mały spacer. Kolega Darek przejdzie się schodami, natomiast ja i Paweł przejdziemy się ścieżką, ponieważ już tutaj byłem i wiem, jak ciężko jest chodzić po schodach do góry. Tak wygląda porcik i mały spis
miejscowości. Jakby ktoś był ciekaw, jak to wygląda, to bardzo polecam. Jest tu bardzo spokojnie. Jak widać zresztą, na morzu wieje dobra czwórka, a w porcie jest cisza i spokój. A tak właśnie wygląda miejscowość Lome z góry. Przynajmniej piękny widok na Morze Bałtyckie. Wypływamy z Lome. Godzina 7:00. Odbijamy z dal i ściągnę, Paweł. Ciągnij belkę? Tak, ciągnij do dal. Marku, przytrzymaj się. Orientacyjnie czas przepłynięcia przez Bałtyk to około 12 godzin. Czyli wiatr mamy wschodni, będziemy pływać pół wiatrem, wiatr o prędkości do 12 knotów. Także podobnie jak wczoraj osiągnęliśmy maksymalną prędkość 9 minut z groszem z fali. W pewnym momencie przelotówka to była 7 knotów. Tak więc myślę, że dzisiaj będzie podobna prędkość. Tak wygląda wyścig z portu. Nie wiem, co będzie widać na tej kolebce. W każdym razie serdecznie zapraszam do Lome. To bardzo fajne, przyjazne porty dla żeglarzy. Aczkolwiek trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze znajdzie się dla Was miejsce. Proszę, jeżeli będą wyczekiwać różną. Jest godzina 16:05. Właśnie wykonaliśmy do Wydziału Szwedzkiego. Pytamy dziewczynami kończący podróż przez Bałtyk zajęła nam 9 godzin. Średnia prędkość wiozły to 5-6 punktów. W tym momencie wrócimy stałą nawet pod 9. Teraz wiosło do 16 knotów. W samym starcie mieliśmy około 8-9 w środku Bałtyku, które to około 12. Czyli mamy taką regularną czwórkę. Nie zatrzymujemy się, płyniemy dalej. Aż do zachodu słońca zobaczymy, że jakie loporki ma się do tyłu. Wtorek powinniśmy przychodzić pod mostem. Jeszcze nagramy ciekawe kanały. Tak wygląda most łączący Danię i Szwecję z bliska. Dosłownie za parę minut będziemy pod nim przechodzić. Idziemy na żagielkach. Tok jest troszeczkę zrolowany ze względu na to, że w tym momencie wieje po 20 węzłów i troszeczkę nas przydusiło do wody. Tak wygląda przejście pod mostem.
którego już za chwilę przejdziemy. Kolosalna konstrukcja, co? Właśnie dopłynęliśmy do mariny o nazwie Laguna. To jest zaraz za mostem. Bo teraz są budynki, więc nie będzie widać, ale tam w oddali jest most. A tak to wygląda. Oczywiście od razu jest obok miejsce na kampery. Byliśmy zrobić opłatę. Oczywiście Hafenmeistera nie zobaczyliśmy. Już nie pracuje o tej godzinie, ale jest wszystko zautomatyzowane. Można płacić kartą. Dostaliśmy wydruk. Dostaliśmy kod do toalety. I teraz idziemy sprawdzić, czy prysznice są w cenie. Opłata takiego portu to za jeden jacht wynosi 250 koron. 92 zł. Czyli nieźle. Mamy godzinę 7. Wychodzimy z przystani Laguna. Nieopodal Malmę. Cel na dzisiaj zrobić jakieś 150-160 km i poszukać najbliższego portu, do którego można zawinąć. Wiaterek wschodni nadal się utrzymuje. Prędkość wiatru z rana około 10-12 knotów, później 16-18. Zatankowaliśmy jeszcze naszym paliwem z Polski. Po drodze staniemy do przystani, żeby zatankować paliwo. Akurat wiem, po drodze jak sięgają łódkę, to trafiliśmy na taką całkiem miłą przystań. No a teraz manewrówka w porcie. Klar na cumach odbijacza. Jest godzina 12. Właśnie wypłynęliśmy z Helsingborgu. Tankowaliśmy. I przed nami otwarte morze. Po drugiej stronie widać zamek Hamleta. Między Szwecją a Danią kursują ciągle promy. Zatankowaliśmy 18 litrów paliwa za około 350 koron. Do tego mamy pełny zbiornik, także wystarczy nam na długą podróż. Właśnie zacumowaliśmy do mariny Falkenberg. Nie wiem, czy to słyszycie, ale w oddali słychać wiatraki, które witają na podejściu. Tak stoi komfortinka. Obok taka sobie mała bawarka. Teraz idziemy znaleźć miejsce, gdzie możemy zrobić opłatę. Jak to wygląda? Niestety felernych 100 mil dziennie nie pokonaliśmy. Zabrakło nam 0,7 mili. Mogliśmy zrobić pętlę na podejściu. Może jutro się uda. Nie? Tak, ten odbijak co miał wypaść. To akurat by było. Marinka na takich Y-bomach. Całkiem przyjemnie to wygląda. Na mapach wyglądał ten port dużo mniejszy. Obawiałem się, że takie łódki typu 32 stopy tutaj nie wejdą i będziemy musieli iść kawałek dalej, bo obok też mamy
porcik taki bardziej rybacki, ale okazało się, że stoją dużo większe jednostki i nie mają tutaj problemu z zanurzeniem. Tor podejściowy, głębokość 4 metry, więc na spokojnie można się bawić. A więc tak, znaleźliśmy Hafelmeistera, Betahal. To na wszystkich praktycznie szwedzkich marinach mamy taki automat. Możemy sobie wejść do środka. Mamy języki po szwedzku, po angielsku. Wybieramy sobie, czy jesteśmy gośćmi. Wybieramy sobie ilość dni postojowych i tu są opłaty. My zapłaciliśmy 240 koron. Dostaliśmy wydruk, na którym jest kod do łazienek. Także dzisiaj zostajemy tutaj na noc. Aby ktoś się zastanawiał, co jemy, to nie jemy wyłącznie sucharów, tylko oczywiście, jak jest czas, to jemy sobie zupki lub inne dania. Dzisiaj serwujemy flaki i bułeczki na ciepło. Właśnie się grzeją w piekarniku. Jak się kucharz sprawuje, panowie? Bardzo dobrze, czy lepiej nie mówić? Wczorajszy pies zmielony z budą smakował? Gotowy? Dziobowe puszczone. Co? Sparujesz? Dobra. Mamy godzinę 19. Wypłynęliśmy o godzinie 5. No niestety cały dzień dzisiaj na Katarynie. Wiatr jest prosto w hordę. Zresztą jak widać, jak się flaga ustawia. Ale płyniemy troszeczkę na przebranych żaglach, żeby wspomóc silnik. Wieje dosłownie może pół Beauforta, ale daje to nam jakieś delikatne pół knota do przodu. Cel na dzisiaj dopłynąć do Caringon. Jesteśmy jakieś 8 mil przed dotarciem do wyspy. Wyspę już znacie z poprzedniego filmiku.
akurat tak wyszło, że znowu tam zawitamy. Tak wygląda morze, rzek. Co jakiś czas mijają nas sfoki albo morświny. Oczywiście płyniemy na silniku, więc boją się podpłynąć bliżej. Wszystko widać jedynie z lornetki. O, właśnie nas jeden mija, jakieś 150-200 metrów. Ja go widzę gołym okiem. Piękna pogoda, aczkolwiek mało wiecznie. Z jakichś ciekawszych rzeczy to właśnie zauważyłem daleko, daleko, jakieś 500-600 metrów od nas, też pod słońce, też morświny pewnie 3 albo foki, 3 albo 4. No ale są zbyt daleko, żeby wam to pokazać. Właśnie dobiliśmy do Karingon. Tak to wygląda. Tu stoi łódeczka. Jest godzina 21:15. Jesteśmy zacumowani, zasztołowani. A tam jest zachód słońca. Na żywo wygląda o wiele, wiele lepiej. Idziemy teraz zrobić opłaty. Jak zwykle w automacie. Weźmiemy sobie jakiś prysznic, zjemy szybką kolację. I nazajutrz między tymi skałami, między tymi wysepkami będziemy płynąć dalej. Więc jesteśmy pod restauracją, pod hotelikiem, żeby dostać się do prysznicy, musimy przejść spory kawałek kładką, ale opłaca się, bo można sobie pozwiedzać. Piękne widoki. Muzyczka w tle. To jest Karingon Hotel. Tak. Bardzo miła obsługa. Za miejsce postojowe musieliśmy zapłacić poprzez aplikację. Jak się nazywała ta aplikacja? Go Marine. Ponieważ automat był nieczynny, zepsuty. Ale bezproblemowo po ściągnięciu aplikacji, zalogowaniu się użyliśmy, zapłaciliśmy 180 koron. Także tak to wygląda. Jest pięknie. Całą resztę tej wyspy już widzieliście w poprzednich filmikach. Co nam coś przywiało z rana. Karingon mamy już za sobą. Idziemy na pełnych żaglach. Prędkość około 7-7,5 knota. Wiaterek, taka mocna trójeczka od lądu, praktycznie bez fali, więc suniemy. Thank you.
właśnie wpłynęliśmy w Oslofjord. Odbijamy oczywiście na prawo do Fredrikstad. Pogoda jest piękna. Średnia prędkość 6 węzłów. Wiatr około 10 knotów. Piękna pogoda, świeci słoneczko. Co tu więcej chcieć? Wchodzimy właśnie w fiord do Fredrikstad. Przed nami jeszcze około 5 mil. Idziemy już na motorze. Mijamy piękne skały. Jesteśmy w porcie, w samym centrum Fredrikstad. Porcik dosyć spory, na około 500 jednostek. Przed nami tam daleko jeden most zwodzony. Tutaj stoi Komfortina. Tam jest stadion miejski, obok stadionu miejskiego zaraz jest drugi most zwodzony, który można wyjść z powrotem na otwarte morze. Nasza łódeczka. Właśnie dobiliśmy. Cześć, Madziu. Komfortinka. Tak wygląda. Ja tu już. Cześć. Zrobiliśmy kawał dużej wody. Dobiliśmy, można powiedzieć, do celu. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Właśnie dobiliśmy do mariny gościnnej. To wygląda, łódeczka stoi, a w tle most zwodzony, aby płynąć dalej. Teraz idziemy zrobić opłatę. Jesteśmy zaraz obok Fredrikstad, to jest dosłownie 5 minut drogi od głównego portu. Już się przestawiliśmy, jesteśmy obok mostu. Niestety w ferworze walki gdzieś na Morzu Północnym zaginął nam bosak. Najprawdopodobniej wypadł za burtę. Także jesteśmy teraz w Glitemie, aby zakupić nowy bosak. Cena znośna, 189 koron. Korona norweska stoi teraz po 37 groszy. Jest dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Ja już chyba wiem, co sobie jeszcze wezmę na łódkę. Dużo pierdół, taka polska jula. Okazuje się, że żeby dojść na Stare Miasto, trzeba przepłynąć promem na drugą stronę rzeki. Świetnie nam się to udało. O, tutaj dzieci się już szykują, cała orkiestra. Zobaczcie. Thank you. Jesteśmy na promie. Udało się. Trzeba kapitanowi podziękować. Jak to wygląda? Właśnie przepływamy na drugą stronę. A tutaj mamy duży most. Przed nami. Potem byśmy przeszli. Tak, i potem byśmy już sobie przepłynęli.
szybciutko, co? Pyk, pyk. Jakieś umocnienie po środku. Sport. I zaczyna się Stare Miasto. Widać już mury obronne. Zmierzamy już do centrum tego Starego Miasta. Uliczka jest piękna. Stare domostwa. Widać, że murowane z kamienia. Część domostw jest przekształcona w jakieś kawiarnie, restauracje, hoteliki. Natomiast część została po staremu. Podejrzewam, że są to kwatery mieszkalne. Wszyscy się gromadzą w centralnej części tego miasta. A my skręcamy tutaj. Żeby dostać się na Stare Miasto, trzeba pokonać piechotą około 40 minut pieszo, czyli 2,5 km. Trzeba przepłynąć przez prom, jak widzieliście zresztą. Ale warto. Warto odwiedzić, warto zwiedzić. Ponieważ to, co nagrywam, na pewno nie oddaje tego, co widzę. Jest po prostu majestatycznie. Podejdziemy sobie do posągu. Jakiś Friedrich pewnie. Friedrich II. No. No, tak. Friedrich II. Tutaj mamy jego herb rodowy. A tak wyglądał sam pan. Nie wiem, czy będzie coś widać, bo jest idealnie pod słońce. Ale szabelkę ma sporą. Tak to wygląda. Dookoła. Posąg od tyłu. Tu są jeszcze jakieś dane. Pokażemy wam. Może ktoś sobie to przetłumaczy. Cały pas umocnień. Tam widać armaty. Zaraz tam podejdziemy. Nagramy to z bliska. Tutaj mamy datę, kiedy powstał to przejście. Ale fajnie chłodno, co? Przejdziemy sobie pod murami obronnymi samego miasta. Jesteśmy już po drugiej stronie i rzeczywiście stoją armaty z jednej i z drugiej strony. W którą stronę idziemy? W lewo, w prawo? W prawo. W prawo? To obejdziemy w prawo. To jest posa. Oddali widać Stare Miasto, a tutaj już szykują się do parady. Są piękne armaty. Pewnie będą wystrzelane. Halo. Tak. Tutaj na pewno będzie też jakiś festyn, bo już widzę, się rozłożyli. A my idziemy do centrum. Szykujemy się właśnie do wypłynięcia. Byłem zatankować. Zadaliśmy 20 litrów. 19 dokładnie. Za cenę 15,99. Fajnie, bo na piechotę można sobie podejść. Zatankować można podpłynąć, ale to jest spora kolejka cały czas, więc zadecydowaliśmy o tym, żeby wziąć bańkę w ręce i się przejść. I tak sobie teraz idziemy z tą banieczką do łódki.
Za chwilę stąd wypływamy. Żegnamy kraj fiordów. I wracamy siejnym krokiem, jak to się mówi, do Polski. Dziób wyszedł. Żegnamy już fiordy. Wypłynęliśmy. Właśnie wypływamy, mijamy ostatnią skałę po lewej stronie na wejście do Oslofjordu. Wychodzimy na morze. Wiaterek będziemy mieli taki fajdełit, półwiatr, dwójeczka, trójeczka. Dzisiaj trzymamy się blisko brzegu. Po drodze może na chwilę staniemy, zobaczymy, by porzucać wędko, czy coś się złapie. Cel na dzisiaj to Grebberstad. Już tam byliśmy przy zakupie łódki, jak żeśmy wracali, to akurat tam w tym porcie się tankowaliśmy. Tak więc do zobaczenia niebawem. Mamy godzinę 19, spływamy do portu o nazwie, do portu miejscowości Grebberstad. Nazwę portu podam Wam później. Dzisiaj od godziny 12 do godziny 19 tylko i wyłącznie na silniku. Teraz zaczęło delikatnie szkwalić, ale już wchodzimy więcej w skały, więc nie będziemy rozwijać żagi. Jak to wygląda. Pomału ze skał wyłania się miasto. W drodze wybijaliśmy foki, wbijaliśmy tutaj nawet wątpina, no ale żeby to nagrać, to jest za mało czasu i jest zbyt daleko, żeby cokolwiek było widzieć. Thank you.
tam daleko, Darek, dziób. Dobra. Byliśmy uiścić opłaty w tym czerwonym domku. Hafenmeister siedzi właśnie tam na łódce. Wytłumaczył nam wszystko. Koszty portowe tutaj to jest 150 koron. Teraz idziemy zwiedzić miasto, bo jesteśmy dosyć wcześnie, jest godzina 19:30. Tak więc troszkę pozwiedzamy. Ludzie są tutaj bardzo mili, życzliwi. Obok była imprezka, już proponowali nam piwo. Tak wygląda miejscowość z zewnątrz. Po drugiej stronie stoi nasza łódka. Wokół ludzie jeżdżą na rowerkach. O. Jesteśmy przy wielkiej skale i weszliśmy do restauracji Tap Station. Mają rozbudowane menu na ścianie, więc można sobie poczytać, jak wygląda restauracja wewnątrz. Jest tu przyjemnie, ładnie pachnie. Są zdjęcia całego miasta. Zamówiliśmy już jedzenie, czekamy na odbiór. Tak, i cała ściana rozmaitości kraftowego piwa. Jest w czym wybierać. Godzina 8, niedziela, właśnie wypłynęliśmy z Greberstadt. Tak to wygląda z daleka. Pogoda piękna. A my płyniemy w kierunku Göteborga. Mamy godzinę 13:30, od godziny 8 od wyjścia z Greberstadu płyniemy na silniku. Jak widać, dopiero zaczęła się nam woda delikatnie marszczyć. Przepłynięte już mamy około 30 mil. Zbliżamy się pomalutku do wyspy Caringon. Jak widać, po drodze mijamy kotwicowiska. Następny przystanek gdzieś pod Göteborgiem. Tam skądś Göteborga gdzieś, no. Pogoda jest piękna. Na plażowanie, niekoniecznie na żeglowanie. Właśnie wpływamy do miejscowości Marstrand. Jest to w linii prostej od Göteborgu jakieś 25 km. Na główkach portu wita nas budowla, jakieś umocnienie. Tak to wygląda. Jest to port na wyspie, połączonej na stałe z lądem drogą, z mostami. Także można tutaj przyjechać na kołach.
właśnie robimy mały rekonesans po wyspie Marstrand. Jak to wygląda tutaj, jakieś substykacje, jak to wyglądało niegdyś. Mamy duże drzewo, jakiś pomnik przyrody. Teraz nie widać, bo domy zasłaniają, ale to umocnienie całe jest tam hen wysoko u góry. Chyba się tam przejdę. Wchodzimy właśnie na teren fortecy. Trzeba było pokonać niezłe wzniesienie. A tak to wygląda. Podejdziemy do planu budowy. Tak wygląda. Wybudowany 1658. Ale luźno. Troszkę większe niż we Frigristadzie. A ja już wiem, gdzie ja pójdę. Czy to widać, ale tam na dole daleko są jachty. Tak wygląda cały port. Z tej perspektywy nie wiem, czy pod słońce będzie coś widać. No, wejdziemy, wejdziemy. Już idę do was. Chciałem złapać ujęcie portu z dołu. Tak to wygląda. Jesteśmy naprawdę wysoko. Tak wygląda cała wyspa z góry. Widok na Morze Północne. Monstrualna wieża. Jest naprawdę wysoka, tam jest jeszcze 60 metrów do góry. Kierujemy się stromą ścieżką, jedną z miejsc widokowych. Myślę, że zaraz wyłoni nam się piękny widok. Specjalnie go wam nie pokazuję, do samego końca. Po prostu cudnie. Widać całe miasteczko na dole. Kutki. I w tle ten fort. Koniecznie trzeba zwiedzić to miejsce.
polecam każdemu. Kolejny zabytek to kościół, budowany w latach 1646-1713. Niestety jest już zamknięty, ale postaram się wam go pokazać. Tak wygląda. U góry jest zegar. Sprawdzimy, czy pokazuje dobrą godzinę. Tak, pokazuje dobrą godzinę, jak najbardziej. I od cała mieścinka. Schodzimy teraz z fortu przez całe miasteczko i nad samą wodą, nad całym portem widać takie domostwa. Tak to wygląda. Tutaj jest marina, w której zacumowaliśmy. Z takich ciekawostek, jeżeli tutaj kiedykolwiek się wybierzecie jachtem, to tylko i wyłącznie marina gościnna jest na wyspie. Czyli jeżeli będziecie płynąć od Norwegii po prawej stronie, a jeżeli od strony Szwecji po lewej stronie. Tak to wygląda. Tam hen przed nami jest kontynent. Przyszedł wieczór. Oto nasza kolacja. Na takim widoku. I komfortinka w tle. Na coś się ten przydał kaczy dziobek. Tak to wygląda. Przed nami widać wyspę Anholt, główki portu, port. Za jakieś 15 minut będziemy się odsumować. Tak wygląda Bałtyk z lewej burty. A tak wygląda z prawej. Wygląda wejście do Anholt. Trzeba uważać na płócizny dookoła podejścia do portu. Na dziś żegnamy morze. Jesteśmy już zacumowani w porcie w Anholt. Tak wygląda port z Kei. Oczywiście na wyspę można dopłynąć promem. Sporo łódek tutaj zostaje na noc, ponieważ jest to fajny punkt wyskokowy na Morze Północne lub na drugą część. Stanęliśmy sobie wzdłuż Kei. Przepraszam. Ponieważ było miejsce, już wiemy, że dzisiaj nikt się tutaj raczej nie pojawi. Zresztą jest bardzo dużo miejsca, gdzie można sobie zacumować. Także stanęliśmy sobie wygodnie. Idziemy sobie teraz zrobić mały rekonesans oraz opłacić port. Jak widać, Halber Crazy 360, Naja 360. Obok drugi Halberg 360 i następny najad, i następny najad, i następny Halberg. Także czuć, że jesteśmy w Danii. Obok mamy piaszczyste wydmy, piękną plażę. Tak wygląda cały falochron i port z widoku falochronu.
Trafiliśmy akurat na zachód słońca. Kamera tego nie oddaje, ale on jest po prostu aż czerwony. Tak wygląda port skóry. Tu mamy Haven Contour, czyli recepcję. Tak to wygląda, można sobie usiąść. Jest kuchnia, żeby coś zrobić, jakieś książeczki, żeby poczytać. A tutaj robimy opłaty w automacie. Mamy opłacony postój, ile kosztował? 165 koron duńskich. Na polskie to jest 97 zł. I do tego potrzebujemy jeszcze kartę. Tutaj się kupuje kartę taką dostępową do prysznicy i do prądu. Idziemy teraz sprawdzić prysznicę i nasze wejście. Jak jest, chłopaki? Ja tu mamy jakieś 22 knoty. Mosty by the wind. Idziemy kursem 130-135 na cieśninę duńsko-szwedzką. Tak to wygląda. Idziemy na żagla. Prędkość to około 6 węzłów. Jest troszeczkę walki z sterem. Pogoda jest oczywiście żeglarska. Darko, zawieszaj, weź coś nagraj. Tylko nie upuść wody. Postaram. Nagrywa. Przejazd. Wyjące 30 mamy. A podchodziło nawet po 37. Momentami. 33. Dobrze, że jest ta szpryzguna. Jesteśmy już u wejścia do portu Helsingborg. Zostały nam 2 mile. Prąd jest bardzo silny. Według wszystkich wskaźników powinienem płynąć teraz 6,5-7 węzłów, a płyniemy 2,5-2,7.
widać jakiś silny prąd. Na przykładzie tej boi. Po prostu chcę ją wyrwać. Ostatnie 4 godziny to jest walka z silnym prądem i silnym wiatrem, przekraczającym często 25 knotów na godzinę. Oczywiście, jak na polskich żeglarzy przystało, zawsze w mordę. Jesteśmy już w porcie. Tak wygląda porcik. Stoimy na Dalbach, numer 08. Tam obok jest stacja do tankowania, rano się zatankujemy. I za chwilę idziemy zrobić opłaty. To zdechło, nie? Cześć wszystkim, jest piątek, 24 maja, jesteśmy w Sasnic, jest godzina 8 rano, wczoraj dopłynęliśmy do portu o godzinie 22, już po zachodzie słońca, przepłynęliśmy Bałtyk, po drodze złapał nas deszcz, zmiany kierunku wiatru, musieliśmy się halsować. Nie mogłem tego nagrać, ponieważ podczas deszczu kamerka zamokła i musiałem ją suszyć. Także tak to wygląda. Na szczęście działa i możemy kontynuować nagranie. Dzisiaj cel to Świnoujście. Myślę, że bez problemu to zrobimy. W linii prostej mamy około chyba 60 km czy 70. Jak najbardziej jest to do zrobienia. Spokojnie. Wczoraj z tą halsówką zrobiliśmy 108 mil dokładnie. Także. I tak po 12 dniach, odkąd wypłynęliśmy ze Świnoujścia, ponownie wracamy do tego samego portu. Jest to nasz przedostatni port przed zakończeniem podróży. Jutro planujemy przepłynąć do Stepnicy i tam zakończyć nasz rejs. Zdobytkiem przed nami Kełminek i Trzebież. Już niewiele zostało do Stepnicy. Zrobiliśmy lekki plan na pokładzie. I pod portami zresztą też. I tak sobie pomału płyniemy do domu. Przed nami Stepnica. Za chwilę wpływamy do portu. I dla chłopaków w tym miejscu skończy się już ta przygoda. Ten rejs. Zostanie mi tylko ich rozpakować, pożegnać. No i oczywiście przywitać sezon żeglarski, bo dzisiaj jest rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w kanale Muńskim w Stepnicy. Także huczna fiesta nas czeka. A potem powrót do Łyczyny. I końcowe rozliczenie rejsu. Witam nas Marina, kanał Muński, Stepnicy,
Jeżeli ktoś tutaj jeszcze nie był, to myślę, że jest to fajny pocisk, który można sobie odwiedzić. Jest to zawsze cisza, spokój, niezależnie od warunków pogodowych. W środku nie ma fali, wiatru. Sanitariaty są przyjemne, jak i pracownicy mariny życzliwi. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water